Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj postanowiłem wam nagrać taki krótki filmik, w którym opowiem, co tak naprawdę oznaczają dla nas te urodziny gry, no bo wczoraj była aktualizacja, nagrałem na ten temat, przedstawiłem wam ten cały opis zmian i tak dalej, no i w zasadzie co dalej z tymi urodzinami, co to dla nas oznacza, co możemy zdobyć, no bo za wiele nie wiemy, oczywiście mowa tutaj o nowych graczach, no i dzisiaj postaram się króciutko przedstawić to wszystko, ale na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka, jeżeli takie filmy wam się podobają. Zostawiajcie komentarze, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. I na wstępie, zacznę może od pupila urodzinowego, bo widziałem masę pytań o tego pupila i jego można znaleźć dopiero od piątku do niedzieli. Bardzo dużo osób mi pisało, że wczoraj już tam zrobili trzy paski specjalnie po to, nie mogli go wydropić i tak dalej. No dlatego, że po prostu od lat już tak naprawdę tak jest, no ale wiadomo, jak ktoś dopiero co zaczął grę, to nie wiedział, tego pupila można złapać dopiero gdy dany event jest aktywny, czyli w tym wypadku eventy urodzinowe mamy od piątku do niedzieli, zresztą już tutaj na poczcie powinien każdy mieć napisane, co będzie tak naprawdę. Mamy tutaj oczywiście tą promocję na grzyby i większą szansę na grzybki z misji, mamy sterylne sedesy, mamy event expa, mamy szczęśliwy dzień w ogóle, czyli można tam 40 razy zakręcić kółkiem, 20 razy zagrać oczywiście u hazardzisty w te kości. No i tutaj jeszcze event klepsydr, no i kocioł w kuźni i oprócz tego oczywiście to co najważniejsze, no to jest ten legendarny loch, który o godzinie 16 jutro zostanie otwarty, no i to też jest element urodzin, nie? Bo już rok temu tak naprawdę legendarny loch chyba pierwszy raz się pojawił jakoś na jesień 2020 roku, jak się nie mylę, więc póki co mieliśmy tylko okazję jedne urodziny świętować z nim, z tym eventem, no i teraz mamy drugie, więc wychodzi na to, że co urodziny po prostu ten legendarny loch będzie otwierany, no i tu w prawym dolnym rogu oczywiście mamy już to odliczanie, to co pewnie wiecie. No i tak jak wspomniałem, odnośnie tego pupila będzie go można złapać tylko i wyłącznie, gdy ten event będzie aktywny, czyli ten od piątku do niedzieli, od jutra tak naprawdę, i tego pupila żółwio tutaj mamy do złapania. Można go znaleźć podczas urodzin Shakes and Fidget na wyspie Trupiego Łba. Wiadomo, troszeczkę to niejasno powiedzieli, w ogóle tam patrzyłem chyba w tych newsach, które zostały wrzucone na Discorda, nie było nic o tym pupilu, więc to troszeczkę dziwne, no ale mimo wszystko tak było w ostatnich latach, że po prostu gdy event jest dopiero aktywny, to dopiero wtedy tego żółwia możemy sobie złapać, bo to widziałem, że masa pytań odnośnie tego była. Oprócz tego oczywiście urodziny przeważnie przynoszą nam aktualizację, jest to aktualizacja 13.0, którą omówiłem już wczoraj, więc jak ktoś nie widział wczorajszego filmu, to oczywiście zapraszam. No i ten legendarny loszek, co już wspomniałem, również z tą aktualizacją nam wszedł. Kolejna sprawa, taka można powiedzieć również istotna, ale bardziej dla nowszych serwerów, które nie mają jeszcze roku, można już dropić nowe itemki urodzinowe, to znaczy może nie nowe, tylko po prostu itemy urodzinowe, gdy mamy jakiś nowy serwer, tak jak wspomniałem, nie mający jeszcze roku, to tych itemków najprawdopodobniej w klaserze mieć nie będziecie. Które to są itemy? Bardzo prosta sprawa, jak tutaj lecimy po kolei, no to mamy najpierw bronię, potem tarczę, powiedzmy, potem klaty i tak dalej, to jest każdy itemek, który jest na samym końcu itemku epickich, czyli tutaj mamy broń wojownika tą urodzinową, dalej mamy powiedzmy tarczę urodzinową, to jest ta, no i po prostu od tak naprawdę wczoraj z tego co wiem można te itemki dropić i już tutaj na W50 brakuje mi tylko dwóch, jak się nie mylę, mogę wam zresztą pokazać, które to są, żeby nie było. O, taką łapkę mamy na przykład, tutaj mamy taką tarczę też urodzinową, no generalnie jak sobie będziecie szukać w klaserze, to na ostatniej pozycji przedmiotów epickich są właśnie te przedmioty urodzinowe, zresztą powinniście już mieć raczej grala, wydaje mi się, na takich serwerach i bez problemu te itemki powinniście znaleźć, teraz najnowszy to jest W56, no ale tam raczej już też kto powinien mieć grala, to go ma, więc problemu raczej nie będzie, polecam oczywiście szukać tych itemków powiedzmy na takim, zaraz w ogóle przejdę, bo nowy backend jeszcze ma je wyłączone, to tak swoją drogą, więc tutaj się wstrzymajcie z ich szukaniem, ale to już zgłosiłem, natomiast no szukajcie na takich pozycjach, gdzie wiadomo, jeszcze coś się dzieje, jeszcze jakoś te lochy są klikane i tak dalej, no bo wtedy jest większa szansa, że ktoś taki item wydropi, no a po legendarnym lochu myślę, że totalnie się wysypią te itemy, no bo legendarny loch jednak sporo tych itemków epickich nam sypie, można również tutaj, nie wiem, sprawdzać w gildiach od powiedzmy top 20 w górę i sobie przeglądać, no bo wiadomo, że jak ktoś jest z gildii, to gra aktywnie, a tym w tym rankingu ogólnym nie zawsze tak to wygląda, więc polecam ich po prostu szukać, no ale w każdym razie również od dnia wczorajszego można je dropić i podejrzewam, że będzie je można dropić do końca po prostu eventu, tak mi się wydaje, czyli do niedzieli albo może nawet dłużej, no ale każdy item w klaserze to jest dodatkowa
tam powiedzmy dodatkowy procent szans, inaczej, dodatkowy procent do expa, o nie żadnych szans, tylko po prostu więcej expa nam leci z misji, więc najlepiej jak najszybciej te itemki sobie znaleźć. Może gdzieś tutaj w ogóle wam wkleję wszystkie te itemy nowe, one są z tego co wiem chyba takie same, tak samo wyglądają. Poczekajcie, zerknijmy na przykład na klatę dla wojownika, dokładnie ona wygląda tak, i teraz klata dla maga, no tak samo, nie, tak samo, a mimo wszystko to się liczy jako dwa itemki. To nie jest tak, że jak znajdziecie jedną klatę urodzinową, to już dla każdej profesji, tylko musicie każdej szukać osobno, więc no te itemki naprawdę dużo, dużo wam dadzą tutaj tych powiedzmy setnych procencików, czy nawet tam kilku procent w klaserku, jeżeli ich jeszcze nie macie. Co do tego nowego backendu, niestety wczoraj na live'ie na Twitchu szukaliśmy sobie i nie było totalnie wcale żadnych itemów urodzinowych, co mnie troszeczkę oczywiście zdziwiło. Wiadomo, jeszcze przejdę do tego kodu, bo ten kod w ogóle naprawili, to też we wczorajszym filmie poruszałem temat, ale zaraz do niego przejdę. I jedyne co tutaj na tym W55 zresztą też, i generalnie każdym serwerze z nowym backendem można znaleźć, to jest właśnie ten pierścionek urodzinowy. Dlaczego? Ano dlatego, że on po prostu leci z kodu. Natomiast jak będziemy chcieli znaleźć jakieś inne przedmioty, to totalnie ich nie ma. Na pozycjach powiedzmy 1500, gdzie to są pozycje, no tutaj to może trochę za daleko, ale powiedzmy na jakiejś pozycji, kurde, nie mogę kliknąć, na jakiejś pozycji 3000, no to to są powiedzmy levele, gdzie tutaj się jeszcze zabija ten cyrk grozy, to piekło i tak dalej. No i tych naprawdę itemków urodzinowych powinno być od groma. I na W55 tak naprawdę, jako już to jest bardzo świeży serwer i dużo osób jeszcze tutaj sobie progresuje, no to powinniśmy je najszybciej uzupełnić, a wygląda na to, że drop tych itemów jest wyłączony na tych serwerach. Pytałem ludzi na W56, też nic nie ma, tak więc ja już to wczoraj wieczorem zgłosiłem, moje zgłoszenie tam poszło i prawdopodobnie to naprawią. Może od dzisiaj, może od jutra, nie wiem, bo tam nie dopytuję tak naprawdę, no ale już o tym wiedzą, więc na spokojnie powinniśmy móc te itemki prędzej czy później zdobywać, no bo wiadomo, to jest niby niewiele, no ale zawsze tutaj więcej by można tego klasera wycisnąć i zawsze to troszkę więcej expa dziennie robić, no a przez to, że gramy na nowym backendzie, no to niestety nie mamy takowej możliwości. No i ostatnia informacja, to jest tak naprawdę kodzik. Wczoraj dali nam taką ciekawą zagwozdkę, kod ten Happy Birthday, o którym już wczoraj nagrywałem w tym omówieniu aktualizacji, to tam pod koniec poruszyłem jego temat, dali nam, powinien on w ogóle działać dopiero od godziny 13, dlatego też jak ktoś go użył od razu po północy, czy tam rano jeszcze, to po prostu dostał ten itemek epicki zbugowany i potem mógł dostać kolejny, więc no tak naprawdę wiecie, niby on był zbugowany, niby był tylko dla wojowników, no ale zawsze tam można by go było wrzucić, nie wiem, do kibla, rozmontować czy coś, zawsze tam jakiś użytek był, więc jak ktoś zrobił od razu to po północy, czyli użył tego kodu i potem jeszcze po godzinie 13, to tych epików miał, można powiedzieć, dwa epiki po prostu, nie? Także był troszeczkę do przodu. Co prawda jeden, tak jak mówię, troszkę zbugowany, no ale jest jak jest. Natomiast potem o godzinie 13:13 dokładnie, czyli zgodnie z tą tradycją, tu wam pokażę grafikę, żeby na spokojnie wiedzieć w ogóle o co chodzi, tylko muszę ją podmienić, cyk, troszkę ją powiedzmy powiększymy. Dostaliśmy taką grafikę, taka grafika wleciała właśnie o 13:13 na Discorda i podejrzewam, że również na tam inne socjale, chociaż nie sprawdzałem tego tak naprawdę. No i oczywiście tutaj mamy tą zagadkę, powiedzmy, liczą się tylko i wyłącznie te kwadraciki, które nie są, to bardziej prostokąty w sumie, które nie są takie wyszarzone, no i wychodzi wiadomo Happy Birthday, to co już mówiłem. I od godziny 13 ten kodzik już można było, już nie był not ready, tylko można go było od nowa używać. Ja wam tu pokażę na jakimś innym koncie, bo na swoich już używałem, powiedzmy na tym. Klikamy sobie plusik, klikamy gratis, Happy Birthday, cyk, no i kupon pomyślnie wprowadzony i dokładnie dostawaliśmy taki pierścionek, to jest właśnie pierścionek urodzinowy, tak jak już wspomniałem, dlatego tylko na nowym BG gdzie jego mamy i tylko jego można znaleźć z tych wszystkich itemów urodzinowych. No i on leciał różnie, nie? Leciał z dziurą, bez dziury, na wszystkie staty, na 3 staty, czyli standardowo, no niestety, albo stety, no nie wiem, ale raczej ludzie nie byli za bardzo z tego epika zadowoleni, no a ja tak coś podejrzewałem, że ten itemek epicki dostaniemy z tego finalnego kodu, więc to będzie ok, ale to nie będzie jakiś wow, no ale wiadomo, że akurat twórcy mają w zwyczaju to, żeby po prostu na jakieś tam okazje walentynki czy coś takiego dawać jakieś kody, które dadzą po prostu jakiś itemek tutaj
urodzinowy, więc tak to po prostu wyglądało z tym kodem. No i jeszcze dzisiaj można go używać, podejrzewam, że będzie on aktywny do końca dzisiejszego dnia, więc jak ktoś jeszcze go nie użył, to oczywiście polecam, no bo wszystkie kody tak były, nie, że wlatywały tam o 13.13 i do końca kolejnego dnia były aktywne, podejrzewam, że z tym będzie tak samo. Kto jest na Discordzie, to już o tym wie, więc polecam być na Discordzie, ale jeżeli nie wiecie, no to również was o tym informuję. To tyle, troszkę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że wszystko, co tak naprawdę ten event urodzinowy nam przynosi, no to wszystko mam nadzieję, że omówiłem. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiacie kciuka w górę, zostawiacie suba z dzwonem, zostawiacie oczywiście komentarze, co wy o tym wszystkim sądzicie. Spoko, nie? W sensie tak podsumowując ten event, musimy pamiętać, że tak naprawdę dostaliśmy dużo tych kodów, bo tych kodów było łącznie 13, jak się nie mylę, i chyba ten 14 to ten główny jakoś tak, albo 12 i 13 ten główny, nieważne. W każdym razie łącznie dostaliśmy naprawdę sporo tych szczęśliwych monet. Koniec końców dostaliśmy chyba 39 grzybów, bo tam były chyba 3 kody po 13 grzybów. Także spoko, można powiedzieć, tą akcję zrobili. Wiadomo, że ludzie by chcieli więcej i więcej, to jakby nikomu się nie dogodzi. No ale jednak moim zdaniem koniec końców ciekawie to wymyślili, jakoś tam umilili powiedzmy to oczekiwanie na te urodzinki. No aktualizacja nie jakaś powalająca, no ale weszła ta zmiana tego łowcy demonów, może niebawem wejdzie ten bard, którego już testowaliśmy również na serwerze beta, więc to będzie takie, można powiedzieć, jeszcze tam jakaś nowość, powiedzmy dodatek taki do tej aktualizacji urodzinowej, tylko po prostu może się nie wyrobili z balansem, nie mam pojęcia, w każdym razie może też niedługo wejdzie, więc coś tam powiedzmy, że zmieniają, no i powiedzmy, że jakoś to tam wygląda, więc generalnie te urodzinki można by powiedzieć, że okej, no ale takie rzeczy jak tam możliwość dropnięcia itemów urodzinowych do klasera, czy tam po prostu powiedzmy jakiś właśnie ten ped urodzinowy, no to są takie rzeczy, które jednak powtarzają się co roku. No i w zasadzie aktualizacja również jest jakaś co roku jest również otwierany legendarny loch, więc to są rzeczy powtarzalne, no ale stwierdziłem, że nagram wam coś takiego. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie jeszcze raz. Zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, zostawiajcie komentarze, możecie oczywiście, suba z dzwonem chyba powiedziałem, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu w opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć. Cześć.